Na wystawie w Muzeum Zabawek i Zabawy prezentujemy kolekcję liczącą blisko 50 miniatur strojów autorstwa pani Violetty Bary ze Staszowa. Są to stroje sięgające epok średniowiecza, renesansu, baroku, a także początków XX wieku. Są kryzy to są takie owalne talerze pod szyją, są żaboty to są falbanki, żaboty to jest strój męski, są krynoliny to są halki obszerne, metalowe, na których opierały się sukienki, nieraz sięgały 2 metrów, więc kobiety miały problemy z poruszaniem się. Są turniury to są takie z tyłu, takie wysunięte coś, jakby fragment krynoliny pozostawiony tylko z tyłu. I na tym się upinało nadmiar sukienki. Mega niewygodne, nie mogły kobiety siadać w tym. Przeglądałam godzinami, mogłam patrzeć, oglądać. Jak marzył mi się uszyć jakiegoś stroju, to potrafiłam godzinami patrzeć na tą sukienkę i myśleć, jak to uszyć. I to nie było tak, że nie uszyję tego, ja to muszę uszyć, tylko jak. I dochodziłam. Zdarzało się, że uszyłam, wylądowało w koszu. Niewielka strata, bo wiadomo, że materiału niedużo i tak dalej. I na drugi dzień zabierałam się z powrotem do tego projektu, który gdzieś tam w głowie powstał na podstawie tego, co zobaczyłam w internecie na zdjęciach. W uzupełnieniu ze strojami możemy też podziwiać bardzo piękne ilustracje pochodzące z książki Trendy i Owędy. Więc to wszystko się łączy ze sobą, dając warstwę taką obrazową. Zapraszamy wszystkich do Muzeum Zabawek i Zabawy na wystawę Stroje historyczne w miniaturze. Wystawa będzie czynna do 28 lutego 2021 roku. Zapraszamy serdecznie.